Siemacie, dzisiaj coś wyjątkowego, a mianowicie soundtrack z Final Fantasy VII. Jest to dosyć świeże wydawnictwo, które zawiera w sobie muzykę z gry, oczywiście oryginalnej, a także z remake'u, który kilka lat temu został wydany. Jest to takie troszkę kolekcjonerskie, troszkę okrojone wydanie, ponieważ nie zawiera wszystkich ważniejszych utworów. Jest to taki wybiórczy soundtrack. Przede wszystkim nie ma tutaj muzyki z walki finałowej, co uważam za lekki fail. Dlatego mam te rękawiczki, ponieważ to wszystko, ta obwoluta jest wykonana z takiego materiału, który łatwo się palcuje i wszystkie tłuste ślady widać. Nie chcę tego sobie zniszczyć, chociaż jest to i tak już zniszczone, ale do tego za chwilę wrócimy. To się tak wysuwa i mamy okładkę. Okładkę, która jest powlekana taką folią, która to folia pęka już. Za każdym razem, kiedy otwieramy to pudełko, bo ono się otwiera tak na szeroko, ma tam jakieś skrzydła tutaj, i za każdym razem, kiedy to otwieramy, to wszystko się nam ściera i niszczy. Mi to już poodpadało na rogach troszkę. No i jest to, uważam, lekkie niedopatrzenie producenta. Tutaj mamy oczywiście miejsce na materię. Bardzo ciekawie zostało to wykonane. A to wszystko jest dosyć duże i dosyć solidne przy okazji. Mamy taką czarną karteczkę, którą przykrywamy listę utworów. A to wszystko wygląda tak. Mam nadzieję, że to widać. Widać. Jest to dosyć spore. Dwie płyty. Nie wspomniałem, że są to picture disc, także wspominam właśnie teraz. Dwie płyty i możemy je sobie dowolnie konfigurować. Tutaj mamy grafikę z oryginalnej gry, akurat na tej płycie, ponieważ jest to soundtrack z wersji oryginalnej, która wyszła w 1997 roku. Położymy sobie to tu. Natomiast na drugiej płycie mamy dokładnie te same grafiki, ale już z wersji zremake'owanej. To jest grafika pierwsza, a to jest grafika druga. Bardzo dobrze jest to wykonane, chociaż uważam, że cena nie jest adekwatna do tego i do jakości tego, co nam oferuje ten soundtrack. Tutaj mamy zwykłą folijkę. Tą folijkę wkładamy sobie razem z płytą do takiej obwoluty kartonowej i mamy taki widoczek. Możemy sobie to postawić na półkę i mamy coś takiego. Pierwszy raz się spotykam akurat z takim rozwiązaniem. Uważam, że jest to dosyć solidne i ciekawe wyjście. Niestety te kartoniki, w które wkładamy płytę, one są przyklejone. I niewykluczone, że za 5-10 lat ten klej puści i to wszystko odpadnie. Czyli taka robota byle jaka, jednym słowem. Na teraz prezentuje się to bardzo ładnie, a co będzie za 10 lat, czy to odpadnie, czy jak będę tak otwierał to opakowanie, czy to się nie rozleci, tam nie odklei ta folia, ponieważ to wszystko tutaj to jest naklejone na karton. I z czasem może nam się odklejać. Tym bardziej, że
tak jak wspomniałem, to już zaczyna się dziać i degradacja może postępować, to wszystko może odpadać tam z tyłu. Jakie mamy tutaj utwory, bo to jest chyba najważniejsze. Przyjrzymy się. Tak to wygląda. Jest, naprawdę robi to wrażenie. Nie ma natomiast finałowej walki. Są fanfary. Jest utwór główny z Final Fantasy. Jest utwór z walki. Jest utwór Tify. Jest preluda Team Turks Team. W wersji zremasterowanej oczywiście i w wersji oryginalnej. Wszystko nagrane na 33 RPM. Dźwięk jest bardzo ładny. Nie odczułem wrażenia, że coś jest nie tak, że dźwięk jest jakiś przytłumiony, bo istnieje takie przeświadczenie, że picture dyski mają gorszą jakość dźwięku. No ja tego nie zauważyłem. Generalnie czy to warto jest kupić, czy można to polecić? Nie jest to kompletny soundtrack przede wszystkim. Dla mnie jest to typowy skok na kasę firmy Square i nie kupiłbym tego w pełnej cenie. Ja to kupiłem w promocji i to dosyć srogiej, promocji, bo prawie za połowę oryginalnej wartości i myślę, że za połowę ceny to się opłaca kupić, ale teraz jak się widzi te ceny na Allegro, no to nie polecam. Dostajemy oczywiście jeszcze pasek taki stylizowany na obi. To jest taki niepotrzebny bajer, który zaraz się zniszczy. Tak jak już wspomniałem, jest to wydanie dla core fanów tej gry i są naprawdę lepsze wydania zawierające kompletny soundtrack. Natomiast to jest taka ciekawostka, te picture dyski. To też jest taki skok na portfele klientów. Wygląda to ładnie. Za pełną cenę bym nie kupił. Natomiast za tą cenę, którą dałem, naprawdę warto. Minusem oczywiście jest jakość wykonania, bo mimo tego, że sprawia to wrażenie produktu premium, to tutaj wszystko odłazi, to mogę po prostu wziąć w palec i oderwać teraz tą okładkę, co jest zupełnie bez sensu i niedopuszczalne. Tak samo jak dobór muzyki też może być dyskusyjny dla fana tej gry. W sumie to tyle, co mam do powiedzenia. A to, czy to kupicie, czy nie, to już zależy od waszego ześwirowania i od tego, jak lubicie Final Fantasy VII. Tymczasem do następnego. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej prezentacji płyt gramofonowych. Do następnego. Cześć.